Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam najnowsze zmiany na mapie, które zaszły poprzedniego dnia przed północą. W moim ostatnim filmiku wspomniałem, że Epic nie skończyło jeszcze dekorować mapy Battle Royale na motyw Halloween. I nie pomyliłem się, ponieważ wczoraj wieczorem zaszło parę ciekawych zmian. Zaczynając od najmniejszej, to w oazie odpoczynku pojawiły się pierwsze pajęczyny, czego dowiedziałem się od mojego widza Antex. Dalej, w wykrzywionych wieżach na niektórych lampach ulicznych zostały rozwieszone mrożące krew w żyłach duchy z twarzyczkami narysowanymi po obu stronach. W ciemnym parku za to modernistyczny domek został udekorowany dniowymi latarenkami oraz takimi samymi duszkami. Ciekawy jednak został wystawiony domek na drugim końcu przyjemnego parku, na który to została nalepiona pajęczyna i do tego potężne dmuchane pająki i nawet jest urządzonko nadające szary dymek. Nie mogło oczywiście zabraknąć dniowych latarni. W środku domku niestety już nie ma nic ciekawego. Ostatnia i największa zmiana, jaka zaszła wczoraj, to przemieszczenie się wyspy nad siódmą runę. Najpierw kostka zaczęła uderzać piorunami w tajemniczy znak, aby potem wyodrębnić z ziemi nową latającą wyspę. Na terenie skażonej ziemi pojawiły się też małe różowe wykalniki, o których także mogliście usłyszeć wcześniej. Co ciekawe, tak jak zapowiedziały nam to pliki gry, kostka zaczęła się powiększać i częściowo wyrosła w jaskini domku na latającej wyspie. I to tyle ze wczorajszych wieczornych zmian. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w szkole.